No, dzień dobry kochani. Przede mną 10 minut 39 sekund rozmowy, bo tyle pozwala mi na ten moment karta pamięci. Dawno się nie odzywałem, już nawet niektórzy zwrócili mi uwagę, że dawno nic nie było. To nie znaczy, że nic się nie dzieje. To nie znaczy, że nie ma jakichś emocji, nie ma mojego zdania na jakiś temat. No jest. Czasem po prostu trzeba ostygnąć, żeby tych emocji za dużo potem nie było. Spłonęła katedra Notre Dame. No, no i co? Polacy, słyszę, że chcą się zrzucać na odbudowę katedry Notre Dame. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, wcześniej PSL-u, przypominam, tę chorągiewkę polityczną, Messie Czarnecki, mówi, że tam specjalistów polskich powysłać od odbudowy. Czy Francja? Co zrobiła Francja w 1939? Co zrobiła Francja po wojnie? Ja rozumiem, że byliśmy w bloku wschodnim, nikt nam nie pomagał. Po co ten lament? Ja wiem, tego się nie odbuduje, no ale zostanie ślad pamięci w postaci dokumentacji zdjęciowej, elektronicznej. Można spróbować odbudować, jak Francja odbudowuje to. To jest ich dorobek kultury. Płakałbym bardziej, gdyby spłonął dom dziecka razem z dziećmi. Albo sam dom dziecka. To byłoby nieszczęście, warto byłoby się zrzucić na to. To ma większą dla mnie wartość niż to, że katedra z Notre Dame spłonęła. Podobno w tym całym czasie w innym miejscu spłonął meczet. Może palec Boży jedynego Boga, którego wierzę, tak chciał, żeby spłonął taki przybytek. Może to ma swój sens. Pięknie jastrząb siedział na barierce na trasie S5, pośrodku między jezdniami. Jak te zwierzęta weszły w nasze życie, przenikamy się po prostu wzajemnie w swoich środowiskach. Super. Ale wracając do katedry i do Boga, może tak jest, nie? Zacytuję kogoś, trochę go przekręcę, ale że tak powiem sens chcę oddać, że może jednak Jezus, gdyby teraz miał zmartwychwstać, to kopnąłby w dupę po prostu wiele osób, instytucji, w tym także Kościół. Zburzyłby te złote cielce, które po prostu powstały. A przecież idźcie do Lichenia. Błyszczy się z daleka, po prostu pokrywa. Pycha ludzka nie zna granic po prostu. To nie ma nic wspólnego z wiarą w Boga. No dobra. Ale zostawmy już tę katedrę Notre Dame Boga. Każdy wierzy w co chce, jak nie wierzy, to też jest ok. Przecież to zamkniemy, zasłonimy trochę. Przecież to jest jego prywatna sprawa, więc co mi do tego. A teraz trwa strajk nauczycieli dalej. No, trwa. Nie wygląda, żeby rząd się ugiął. No ale może czas by Związek Nauczycielstwa Polskiego odrobinę się ugiął. Pokazał, że też ma dobrą wolę, żeby spotkać się po środku i dostać jednocześnie jakiś plan na zmianę systemu szkolnictwa na następne 5 lat. Podpisać jakiś dokument. Zejść do, nie wiem, 80% swoich żądań obecnych, po to, żeby rząd, nie wiem, wszedł na 70 albo 75%. Żeby uzgodnić zmiany. Zacząć, no tak, tylko że Związki Nauczycielskie z Polskiego nie chcą się pozbyć karty nauczyciela, ale no, trzeba dyskutować. Szkoły są kiepskie, szkoły są beznadziejne. Dobre są tylko te, które są jakieś elitarne i wtedy faktem jest, że nie trzeba płacić dzieciom za korepetycje. Fortunę straciłem sam osobiście, dając mojemu synowi pieniądze przez ostatnie 2 lata na to, żeby ciągnął matmę i angielski. Dlaczego? Przecież chodzi do szkoły. Szkoła realizuje program. Czemu ten angielski, matematyka są tak gówniane po prostu? Czemu nagle dyrektor nie mówi, tak nie może być, przecież to nie jest jakość? Czemu nagle nie ma takiego menadżera w oświecie, który mówi, słuchajcie, ale jakość naszych usług jest słaba? To jest usługa, taka jak inna. No i oczywiście pensum, okej, nie ma znaczenia, dla mnie może zostać jak jest.
wrzuciłbym jeszcze tak naprawdę, ewentualnie, może bym to zamienił na 40-godzinny tydzień pracy, ale z tym założeniem, że byłoby to 18 do 22 godziny z dzieckiem i reszta godzin w miejscu wskazanym w szkole. Normalnie, tak jak każdy pracodawca. Wtedy nauczyciel nie zabiera roboty do domu. Musi sobie tak rozplanować, żeby dać sobie radę z tym w miejscu pracy. Bardzo proszę. Urlop jaki? No taki jak wszyscy. Spoko. Przecież niech będzie, no niech nawet zostanie te 35 dni, jeśli ile tam jest, a nie 26 jak w kodeksie pracy. Spoko, niech to będzie jakiś kompromis. Ale zmieniajmy naszą szkołę, nie tylko zmieniajmy portfele nauczycieli. Zauważmy, że ta grupa zawodowa w ogóle, no, już nie bardzo się chce zmieniać. Oni się nie uczą od innych, nie uczą się od rynku, bo oni są najmądrzejsi na świecie. Nie? A szkoda. Niewielu jest takich, którzy chce uczyć siebie, że jakieś uczyć się od ludzi, nie uczyć się i robić kolejne awanse zawodowe, to nie ma nic do rzeczy. Drodzy nauczyciele, niestety, ale nie chodzi o to, żebyście byli ostatnią opoką po prostu jakiegoś uporu, nie wiadomo czego. Świat idzie do przodu, a wy stoicie w miejscu. Wam się tylko wydaje, że jesteście lepsi. Musicie robić to, co robią inne grupy zawodowe. I trasa jest 5. Pięknie. O ja co 5 wyprzedzam. No i ostatni temat, bo nie chcę ich za dużo poruszać. Był katedra, był strajk. Tam oczywiście jest tych ludzi po prostu za mało, żeby rząd brał ich pod uwagę. Dzięki nauczycielom nie wygra wyborów następnych, a przecież taka droga jest w tej chwili, nie? Obiecać, dostać głosy i znowu. Ciekawe, co obiecają w następnych wyborach. Masakra po prostu. Zabrano mi poważne rzeczy. Muszę płacić więcej podatku przez zmiany od 1 stycznia. Nie prowadzę usług związanych, nie mam ciężarówki, więc niestety, ale moim służbowym samochodem, którym zasuwam bardzo dużo, no bo 3,5 do 4, 5 tysięcy kilometrów miesięcznie, który robię w związku z swoim zawodem autem osobowym, który jest autem firmowym, nagle się okazuje, że nie mogę, paliwo na to auto nie może być dla mnie całe kosztem. Halo. No rozumiem, że z czegoś trzeba zapłacić, kurwa, wszystkie fanaberie, nie? No. Może to być pieniądze, mogą być, jak widać, to pieniądze działalności gospodarczej, podmiotów. Rynek jest dość ciężki i trudny, jeszcze raz się dociska. Żenada po prostu. Zredukować przede wszystkim urzędy. Wybrać inny sposób rozliczania. Uproszczony, nie taki, gdzie ktoś musi się pochylić na tym. Wtedy nie będzie potrzebne tyle urzędników, tyle systemów, tyle pieniędzy. Wszystko będzie dużo fajniej funkcjonowało. No i ostatni temat to trolle internetowe. Zrobiłem ogłoszenie swojego samochodu, już tak wypucowałem go po prostu, wszystko co mogło być zostało, że tak powiem, odrestaurowane, od felg, i tu dziękuję Markowi Olszewskiemu, fantastycznie zrobione felgi, czyściutko, aż się chce patrzeć na to. No i oczywiście napisałem wszystko w superlatywach o tym produkcie, który chcę sprzedać. Boże, długo nie było trzeba czekać, kilka godzin. A że jestem porąbany, że powinien być na dziekankę, że 34 tysiące z groszem za 3-litrowego diesla biturbo w Citroenie to jest za dużo. Ja mówię, no Boże, debili jednak nie sieją, sami się rodzą, nie? Stara prawda sprzedaży mówi, że towar jest wart tyle, ile jest gotów zapłacić kupujący. Ja myślę, że w ciągu następnych 2 tygodni udowodnię tym trollom, że jest wart więcej, niż oni sobie myślą. Co więcej, najczęściej komentują ludzie, których na to nie stać, którzy są sfrustrowani, mają niską samoocenę i muszą komuś przyjebać przez internet, żeby się poczuć lepiej. Nie mogą kupić sobie fajnego samochodu, żeby sobie wydłużyć kurwa własnego penisa, więc muszą po prostu przez internet komuś powiedzieć coś niemiłego. Zobaczmy na strony mobile te AutoScout, zobaczcie, ile kosztują samochody ładne w zachodniej Europie. I czemu, jeśli jest fajny model samochodu w Polsce i kosztuje mało, to czemu kosztuje tak mało? Jaki on musiał przyjechać? Czemu się dziwić potem, że jest zła opinia na temat
Citroena na przykład. Że jest taki awaryjny. Jeszcze Citroenem od lat 90. Nie narzekam na żaden z nich. Przejechałem mnóstwo, kilkaset tysięcy kilometrów tymi samochodami. Nigdy nie mogę, nie mogłem na nich złego. Nigdy mnie nie zawiodły. To jest opinia użytkownika. Nie jakiegoś cymbała, który przedrukowuje coś, co usłyszał od innego cymbała, który nie jeździł jakimś samochodem, nie? Piękny dzień dzisiaj, przed świętami jesteśmy, więc no, jest czas też na jakąś refleksję, będzie czas spotkać się z rodziną i wszystkiego dobrego. Tego Wam dzisiaj życzę. Hej!